Krakowianie złożyli ponad 600 projektów w budżecie obywatelskim. Rozpoczęło się przyjmowanie wniosków 500+. Szkieletor zniknie z krajobrazu Krakowa. Licealiści skonstruowali satelitę. Małgorzata Broszewska-Palenik, zapraszam na informacje. Kraina zabaw i relaksu w Parku Jordana, koncerty, wystawy, kursy pierwszej pomocy, warsztaty literackie czy zakup książek do bibliotek. Takie propozycje projektów złożyli mieszkańcy Krakowa w budżecie obywatelskim. Łącznie wpłynęło ich 611. Zakończył się pierwszy etap przyjmowania projektów. Do końca maja propozycje będą oceniane pod względem formalno-prawnym, a w czerwcu rozpocznie się głosowanie. Część zadań już została zrealizowana, innymi słowy można powiedzieć, że coś z tej puli ubyło potencjalnych zadań, ale z drugiej strony bardzo mnie cieszy to, że istnieje taka kreatywność w tych zadaniach, że są ciekawe, interesujące pomysły. Oczywiście był duży odsetek projektów inwestycyjnych w infrastrukturę, a duża część projektów dotyczyła terenów zielonych, co bardzo cieszy. Mamy też dużą grupę projektów tak zwanych miękkich, które służą różnego rodzaju formom wypoczynku, rekreacji, spędzania wolnego czasu. No i kilka projektów takich, które oczywiście w pewnym sensie są kontynuacją projektów wcześniej realizowanych. Najbardziej aktywna, podobnie jak w poprzedniej edycji, była dzielnica 8, która złożyła 35 projektów w tym roku. Podobnie jak w edycjach poprzednich, tutaj mieszkańcy dzielnicy 8 byli również najaktywniejsi w Krakowie. Natomiast jeśli chodzi o najmniejszą ilość projektów, one wpłynęły do w dzielnicy drugiej, niestety tylko 2. Rozpoczęło się przyjmowanie wniosków o wypłatę świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu Rodzina 500+. W Krakowie można je złożyć w wyznaczonych punktach Urzędu Miasta, w filiach MOPS, w szkołach, przedszkolach, żłobkach, przez internet i bankowość elektroniczną. Zainteresowanie programem jest bardzo duże. Już dzisiaj rano tłumy rodziców pojawiły się z wnioskami w Urzędzie Miasta. Ciężko było taki wniosek wypełnić? Nie ciężko. Nie jest dużo stron do wypełnienia, także nie, bez problemu. A ma Pani już jakiś pomysł, jak zagospodarować te pieniążki, które Pani dostanie? To znaczy, na pewno pomoże mi to w zakupie jakichś tam nowych ubranek, czy tam więcej tej żywności dla dzieci, jakieś wycieczki, no bo jeszcze niestety nie wyjechałam nigdzie z córką, nawet poza granicę Krakowa, no bo mnie szczerze na to nie było stać. Nie, łatwiutki wniosek. Nawet łatwiejszy niż przy rodzinnym. Ale kolejka długa? Kolejka długa, tak. Jestem wpisana na jakąś drugą turę, więc siedzimy, czekamy. Ubrania, wyprawka, nie wiem, może ewentualnie jakieś wakacje, no zobaczymy. Przydadzą się te pieniążki, ponieważ mamy bardzo złą sytuację, mam bardzo chorego męża i w związku z tym na pewno te pieniążki się przydadzą na wychowanie dzieci. Mam trójkę dzieci, jeszcze niepełnoletnich. Z podatku PIT jednej osoby można zbudować na przykład 10 metrów kwadratowych chodnika, ustawić 4 stojaki rowerowe albo posadzić 72 krzewy. Zarówno wartość podatku PIT 579 osób można na przykład kupić nowoczesny tramwaj. Przykładów można by mnożyć, ale liczy się poprawa komfortu życia. Tak do płacenia podatków w Krakowie władze miasta chcą zachęcić osoby na co dzień mieszkające w stolicy Małopolski. Aby rozliczyć PIT w Krakowie, nie trzeba być zameldowanym w naszym mieście. Wystarczy odprowadzając podatek PIT, wypełniając formularz podatkowy, wskazać adres Krakowskiego Urzędu Skarbowego jako ten urząd, w którym chcemy odprowadzić podatek. Gdyby wszyscy mieszkańcy, którzy mieszkają w Krakowie i dotychczas płacą gdzie indziej podatek, płacili go w Krakowie, mielibyśmy kwotę około 200 milionów złotych rocznie więcej. Gdybyśmy taką kwotę mieli, to prawdopodobnie znacząco moglibyśmy obniżyć na przykład ceny biletów, czy zwiększyć różnego rodzaju inwestycje. Myślę, że jeszcze przed wakacjami zostanie przedstawiona szczegółowsza propozycja, jak zróżnicować taryfy biletowe dla osób płacących i niepłacących podatki, tak aby ci, którzy płacą podatki w Krakowie, mieli wyraźną korzyść z tego, że są podatnikami miasta Krakowa. W ten sposób próbujemy ludziom też pokazać, że odprowadzając podatek w mieście, gdzie żyją, gdzie mieszkają, ten podatek wraca do nich w innej formie. Na ulicy Rajskiej o wiele łatwiej będzie można dostrzec wiosnę. A to za sprawą lip srebrzystych, drobnych krzewów i kwiatów, które właśnie zostały posadzone przy Bibliotece Wojewódzkiej.
Po tej stronie, czyli od ulicy Karmelickiej aż do biblioteki, będzie posadzonych nowych 7 lip. Natomiast na odcinku od ulicy Dolnych Młynów aż do wejścia do biblioteki będzie 6. Zaprojektowana jest lipa srebrzysta o obwodzie 40-45 cm. Wysokość około 7-8 metrów, dorosłe drzewa, bryła korzeniowa 1,82 m. Lipa jest takim drzewem, które dobrze znosi warunki miejskie, radzi sobie nawet w tak trudnym gruncie. No natomiast trzeba bardzo mocno dbać o nie i przynajmniej w pierwszym roku intensywnie podlewać. Będziemy mieli jakieś krzewy, będziemy mieli rośliny ozdobne, tak żeby ulica Rajska no rzeczywiście taką stała się reprezentacyjną ulicą. Chcieliśmy tutaj pokazać, że jest możliwa w przeciągu pół roku wymiana rzeczywiście schorowanych, zamierających drzew na nowe, już duże drzewa, które będą dawać i tlen, i cień, i będą ładnie wyglądały. Biurowiec Naczelnej Organizacji Technicznej, popularnie zwany Szkieletorem, zniknie z krakowskiego krajobrazu. A przynajmniej w takiej postaci jak dotychczas, po ponad 40 latach od momentu wbicia pierwszej łopaty i kilku próbach dokończenia inwestycji, budowa znowu ruszyła. Po jej zakończeniu w 2018 roku Unity Tower, bo tak będzie się nazywał nowy wieżowiec, osiągnie wysokość 102,5 metra, czyli 27 kondygnacji. Na pewno przyjemniejszy widok, kiedy się będzie przechodzić tędy, niż taka ruina. A powinno być wyglądać to lepiej. Jeśli to się zgodzi z tą wizualizacją, to raczej przyjemnie. No, zdjęcia wyglądają bardzo ładnie. Nie wiem, czy gdzieś jest tyle miejsca, żeby to pomieścić wszystko tam. Jak historii tam jest na tym Szkieletorze? Z okna uczelni widać tego Szkieletora, więc no, będziemy tęsknić na pewno. Marzenia o wieżowcu w Krakowie urodziły się już w roku 1968, a jeśli przyszedł rok 70, sekretarzem partii został centralnym Edward Gierek, a premierem Piotr Jaroszewicz, który miał syna Andrzeja. A Andrzej studiował na Politechnice Krakowskiej w instytucie kierowanym przez pana docenta Stanisława Starucha. Prezes Staruch marzył o wielkim Krakowie, jeżeli nie wielkim, to przynajmniej wysokim. Stąd podchwycił ideę budowy takiego wieżowca, obok tego może całej infrastruktury, która by stanowiła obiekt notowski, no i która by była pobłogosławiona przez najwyższe władze państwowe. Ale jeśli przyszedł rok 80-81, wiatry historii zdmuchnęły do miejsca odosobnienia całe kierownictwo partyjno-rządowe w kraju, a wraz z nimi, tym że już nie do osobnienia, pana docenta Starucha. I tak się skończyły marzenia o Szkieletorze dzisiejszym. Szkieletor będzie nawiązywał do najlepszych przykładów architektury Art Deco Krakowa, Europy, świata. Wieża to przede wszystkim funkcja biurowa od dolnych kondygnacji niemal do samej góry. Góra udostępniona turystom, niezależną windą to Unity Eye, czyli taras z restauracją lub kawiarnią. Powstaną też dodatkowe budynki. My mamy już je roboczo nazwane. Będzie budynek uniwersytecki od strony Uniwersytetu Ekonomicznego, to będzie budynek o funkcji biurowej. Po drugiej stronie budynek mieszkalny, a od strony ulicy Lubomirskiego dwa dodatkowe budynki o funkcji komercyjnej, to znaczy, że mogą to być biurowce, ale może to być na przykład hotel, a wszystko to będzie połączone jednym dużym wspólnym placem. I dla mnie jest to budynek przeklęty. Nie uwierzę w powodzenie tej całej instytucji, dopóki nie postawię stopy na ostatnim piętrze. Budowa biurowca co prawda dopiero się rozpoczęła, ale chętnych na wynajem prestiżowych lokali nie brakuje. Wraz z ukończeniem budowy Unity Tower w 2018 roku do jednych z najwyższych pięter biurowca przeniesie się kilka wydziałów Urzędu Miasta Krakowa. Rozmowy z inwestorem trwały w tej sprawie od kilku miesięcy. My żeśmy od kilku lat próbowali znaleźć lokalizację dogodną dla mieszkańców, żeby można było w jednym miejscu wszystkie urzędowe sprawy załatwiać. To, co będzie teraz ze Szkieletorem, czyli dokończenie tej inwestycji, to dla nas bardzo dobra wiadomość. Już od jakiegoś czasu prowadziliśmy rozmowy z inwestorem, żeby można było właśnie w tym miejscu, które jest doskonale położone, doskonale skomunikowane, umieścić te wydziały, czy te jednostki, które zajmują się szeroko rozmianą usługą mieszkańca. Zależałoby nam, w takim kierunku prowadzimy rozmowy z inwestorem, żeby na jednym z najwyższych pięter było centrum obsługi inwestora. Bo to też pewnego rodzaju prestiż, możliwość obejrzenia Krakowa z doskonałej panoramy, a do Krakowa bardzo wielu inwestorów przyjeżdża, więc to jest jakby dodatkowa wartość promocyjna tego naszego pomysłu.
Teraz opowiemy o innym symbolu Krakowa – hejnale. Zapewne każdy zna legendę o postrzelonym przez Tatarów strażniku miejskim, który przed wiekami z wieży Mariackiej ostrzegał gród Kraka przed zbliżającym się wrogiem. Na pamiątkę tego wydarzenia strażacy zawodowej Straży Pożarnej grają hejnał przez całą dobę. O każdej pełnej godzinie rozbrzmiewa on na cztery strony świata. Aby jednak powrócić do starej tradycji, ale też uświetnić 25-lecie powstania Straży Miejskiej w Krakowie, w sobotę w samo południe hejnał z wieży Mariackiej zagra strażnik miejski. Od września uczniowie krakowskich podstawówek w czasie roku szkolnego będą jeździć za darmo autobusami i tramwajami. Tak zdecydowali radni. Nowe zasady dotyczą też uczniów, którzy dojeżdżają do szkół spoza Krakowa. Do darmowych przejazdów uprawnionych jest 42 tysiące dzieci. Dotyczyłoby to grupy uczniów w okresie od 1 września do 30 czerwca, czyli w roku szkolnym powiedzmy. Na razie zakładamy, że z sobotami i niedzielami. Dlatego, że w okresie roku szkolnego prowadzone są również często jakieś zajęcia pozaszkolne, a związane z kształceniem uczniów. W związku z powyższym ten okres jest wskazany również do tego zwolnienia. W Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu działa przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. Placówka powstała z myślą o małych pacjentach, którzy w szpitalu spędzają tygodnie, a nawet miesiące. Od nowego roku szkolnego swoją działalność rozpocznie tam także liceum ogólnokształcące. Do szpitala trafiają nie tylko dzieci w wieku przedszkolnym, w wieku szkoły podstawowej czy gimnazjum, ale również młodzież. Młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, która takiej możliwości nie miała zapewnionej, a w przypadku długotrwałych pobytów te dzieci traciły w dwójnasób. Po raz z tego powodu, że są chore i muszą przebywać poza gronem rówieśniczym, poza szkołą, to dwa, jeżeli były to długotrwałe pobyty, to ci uczniowie byli wręcz skazani na nieklasyfikowanie, na powtarzanie klasy. Chcemy dać tym młodym ludziom szansę, żeby pomimo choroby mogli być na bieżąco, jeżeli chodzi o realizację programu szkolnego. Ta potrzeba była zgłaszana zarówno przez dyrekcję szpitala, jak i przez dyrektora zespołu szkół funkcjonujących w szpitalu, nauczycieli, również rodziców. To będą dwie klasy. Dyrektor szkoły będzie korzystał z tej kadry, którą ma. Są to wyspecjalizowani nauczyciele, którzy potrafią pracować z dziećmi, które pozostają w leczeniu. Skonstruowanie własnego satelity na pozór brzmi banalnie. Wystarczy puszka po napoju, mikroprocesor, antena i mały spadochron. Ale to, co znajdzie się w środku, zależy od inwencji konstruktora i rodzaju badań, jakie chce przeprowadzić. Tego zadania podjęli się uczniowie 5. Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, którzy z własnoręcznie wykonaną mini-satelitą znaleźli się w finale pierwszej polskiej edycji międzynarodowego konkursu European CanSat. Test ich urządzenia odbędzie się 9 kwietnia na poligonie w Nowej Dębie. Całą ideą projektu CanSat jest zbudowanie miniaturowej sondy kosmicznej, która ma zasymulować prawdziwą misję kosmiczną. Chcemy zbudować sondę, która będzie działała tak samo jak prawdziwe, wykorzystywane przez na przykład NASA do badania obcych planet. I jednocześnie chcemy zasymulować jak najdokładniej warunki prawdziwej misji. Wzięliśmy puszkę, wsadziliśmy tam dużo czujników, spięliśmy to wszystko elektroniką, tak w sensie na płytkach drukowanych. To wszystko podpięliśmy do transceivera, który przesyła dane z sondy na Ziemię. No wystrzeliwujemy tą sondę rakietą do góry, potem ona zaczyna spadać na spadochronie. No i w tym czasie wykonuje pomiary i przesyła je na Ziemię drogą radiową. My musimy odbierać te dane i właśnie przetwarzać je na Ziemi. Każda sonda musi zbierać co sekundę informacje na temat temperatury i ciśnienia w otoczeniu oraz wszystkie dane, które są zawarte w naszej misji. Konstruktorom życzymy powodzenia, a Państwa zapraszam na kolejne wydanie informacji. Do zobaczenia.